Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam na serwis informacyjny. Jeszcze w tym roku ma ruszyć rozbudowa specjalistycznego szpitala imienia dr. Alfreda Sokołowskiego na Piaskowej Górze w Wałbrzychu. Koszt prac to około 8 milionów złotych. Planujemy rozszerzyć obszar działania infrastrukturę szpitalnego oddziału ratunkowego oraz oddziału intensywnej opieki medycznej, czy tak zwanego OIOM-u. Po pierwsze, jest to wyrazem potrzeb czy chęci spełnienia potrzeb medycznych. W szpitalu przybywa chorych, którzy przywożeni są do szpitala w stanie ciężkim. Potrzeba większej liczby stanowisk intensywnej opieki. Spełniamy wszystkie wymogi akredytacyjne. Jesteśmy w tej setce szpitali, które ministerstwo wytypowało jako rdzeń szpitali ważnych dla funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce. Ale zapotrzebowanie rośnie. Jeśli chodzi o rozbudowę SOR-u, to jest ona konieczna z dwóch powodów. Pacjenci trafiają tutaj w nagłych przypadkach związanych z chorobą czy wypadkiem, a pacjentów wymagających takiej opieki jest coraz więcej. Po drugie, zgodnie ze zmianą ustawy, prawdopodobnie 1 października szpital będzie zmuszony do podjęcia trudu zorganizowania opieki nocnej i świątecznej, przejmując te role od pogotowia ratunkowego. Infrastruktura szpitala musi być przygotowana na te zmiany. Złożony został wniosek do Ministerstwa Zdrowia, do Funduszu Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach środków unijnych. Dostaliśmy już w tej chwili, mamy podpisaną umowę na dotację w wysokości około 3 milionów, a złożyliśmy drugi wniosek na kolejne 3 miliony. Mam nadzieję, że uda nam się to zrealizować. Prace mają ruszyć w tym roku. Kosztowi rozbudowy to około 8 milionów złotych. Pomiary stężenia smogu mogą być nieprawidłowe. Aplikacje mobilne i tablice informujące o poziomie zanieczyszczeń powietrza są tylko prognozą. W Wałbrzychu tablica informacyjna o stężeniu smogu znajduje się w starej kopalni. Rozmierzchność między wynikami ze stacji monitorującej stan powietrza, wynikami na tablicach informacyjnych, geoportalu i aplikacjach mobilnych wynika z przeszacowań, czasie docierania wyników, ilości punktów, w których bada się stan powietrza. Dwie informacje wchodzą do modelu prognostycznego i następnie efektem jest prognoza jakości powietrza. Prognoza jest uruchamiana każdego dnia. Od cały proces prognostyczny trwa niestety dosyć długo, dlatego że jest to zaawansowany, skomplikowany model. Większość ludzi informacje o stanie powietrza czerpie z aplikacji mobilnych. W samym Wałbrzychu stan powietrza jest relatywnie dobry, porównując go do innych miast. Nie zmienia to faktu, że smog miejscowo występuje. Musimy pamiętać też o tym, jeżeli patrzymy na wyniki takie prezentowane na aplikacji mobilnej, że są to dane archiwalne. Czyli coś, co zostało zmierzone na stacji monitoringu godzinę temu. W ciągu godziny może się zmienić bardzo dużo. W najbliższym czasie ma powstać opracowanie na temat wyników badań jakości powietrza. Opracowanie zostanie udostępnione przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Za parking zapłacisz komórką. W Wałbrzychu funkcjonuje już system Mobile. Dzięki aplikacji zainstalowanej w smartfonie, nerwowe szukanie drobnych po kieszeniach już wkrótce może stać się przeszłością. Dzięki systemowi płacimy tylko za realny czas postoju. Nie musimy też umieszczać za szybą biletu parkingowego. Opłaty możemy dokonać z dowolnego miejsca. Czy to początek rewolucji komunikacyjnej w Wałbrzychu? Podobne zmiany mają spotkać transport publiczny. Staramy się rozwijać komunikację w różnych kierunkach. Akurat mamy nowoczesne rozwiązanie, jeżeli chodzi o zarządzanie. To znaczy są autokomputery, każdy autobus jest wyposażony w autokomputer i to umożliwia nam również między innymi wprowadzenie do ładowania karty przez internet, jak również chcemy, żeby można było kupować bilety przez telefon, ale żeby to tak w 100% zadziałało, to musi się parę rzeczy zdarzyć po stronie operatorów. Aplikacja Mobilet doładowuje się standardowym przelewem bankowym na stronie mobilet.pl. Możliwe jest skorzystanie z niej na starszych telefonach z zaprogramowaniem Java. Płatność telefonem można dokonać na ulicach Rycerskiej, Kasztanowej, Kilińskiego, Sikorskiego, Wyzwolenia i Młynarskiej.
Kierowca, oszczędzaj uzdrowisko. Tablice o takiej treści pojawiły się przy wjeździe do Szawnazdroju. Kampania reklamowa ma przekonać mieszkańców Wałbrzycha do objazdów i do nieskracania drogi przez Szawnazdrój. Mamy nadzieję, że kierowcy, którzy zobaczą billboard, którzy zobaczą reklamy w trasie, którzy zobaczą reklamy na Facebooku, może czasami zawrócą i pojadą właśnie obwodnicą, co uwolni te małe uliczki, po których teraz jeździ mnóstwo samochodów. My kiedyś to mierzyliśmy, to jest około 10 tysięcy samochodów między godziną 7 a godziną 16 przejeżdża tymi uliczkami i być może ten ruch trochę się zmieni. To taki pierwszy nasz ruch w kierunku ograniczania liczby pojazdów na terenie Szawnazdroju. Kampania już wywołała pierwsze kontrowersje. Pojawiają się głosy, że jest to namawianie do odseparowania Szawnazdroju od Wałbrzycha. Stoimy na stanowisku, że Szawnazdrój jest dobrem wspólnym wielu ludzi, którzy mieszkają na tym terenie. Dzisiaj wielu Wałbrzyszan mieszka na terenie Szawnazdroju, a wielu Szczawian mieszka na terenie Wałbrzycha. To wszystko jest nasze i dlatego wspólnie musimy o to dbać. I myślę, że głosy, które próbują wprowadzić antagonizm i które próbują powiedzieć, to jest wasze, a to jest nasze, są po prostu głosami nieodpowiedzialnymi. Z burmistrzem Szawnazdroju Markiem Fedorukiem nie udało nam się skontaktować. Burmistrz przebywa w tej chwili na Ukrainie. Czy uczniowie publicznego gimnazjum nr 1 przy ulicy Limanowskiego w Wałbrzychu chodzą po ludzkich szczątkach? W tym miejscu istniał poniemiecki cmentarz, a pochówków zakazano dopiero w 1869 roku. Pod koniec lutego pracownicy wałbrzyskich wodociągów prowadzący pracę przy ulicy Limanowskiego przypadkiem trafili na ludzkie szczątki, czaszkę i fragmenty kości. Ta sytuacja nie powinna jednak nikogo dziwić. Na terenie szkoły i przyległego boiska znajdował się jeden z najstarszych wałbrzyskich cmentarzy. Według wielu historyków niemieckich przedwojennych to był najstarszy cmentarz w Wałbrzychu, najstarsze miejsce pochówku, kościółek maryjny, który znajduje się tuż za murami po drugiej stronie szkoły. To była także kaplica grzebalna, która pełniła funkcję miejsca, gdzie przechowywano szczątki przed pogrzebem. Miejsce to nazwano cmentarzem na piasku ze względu na spory wał piasku, który się tu znajdował. Z kolei w miejscu obecnej ulicy Straży Pożarnej znajdowała się piaskownia. O niego toczyły się konflikty między luteranami i katolikami. One trochę zelżały, kiedy został wybudowany kościół świętego Michała w pierwszej połowie XV wieku i wokół niego powstał cmentarz katolicki, ale również kiedy on się zapełnił, tutaj postanowiono chować dalej szczątki dalej mieszkańców Wałbrzycha, Waldenburga ówczesnego i byli to zarówno ewangelicy, jak i katolicy. Pochówków w tym miejscu zakazano w 1869 roku. Oficjalnie cmentarz zamknięto jednak dopiero w 1910, kiedy miasto odkupiło grunt od władz kościelnych. Następnie powstała tutaj szkoła, która istnieje do dziś. Jednym z najcenniejszych grobowców był pochodzący z 1779 roku grobowiec kupieckiej rodziny Treutlerów, właścicieli wielu nieruchomości w Wałbrzychu, wielu kamienic w wałbrzyskim rynku, znanej rodziny kupieckiej już od XVIII wieku, ufundowany przez Rosinę Leonore Treutler. Ten grobowiec w momencie likwidacji został przeniesiony do miejscowości Neue Lasik, czyli Nowy Lesieniec. Dzisiaj część nadleśnictwa w Kuźnicach Świdnickich, część Boguszowa Gorc. Po grobowcu niestety nie ma śladu, ale istniał tam jeszcze w latach 50. Na jednej ze ścian szkoły jest tablica pamiątkowa z 1815 roku, informująca o istnieniu w tym miejscu cmentarza. Umieszczony na niej napis w języku niemieckim głosi: zastanów się i pomyśl, że i ty musisz umrzeć. Tadeusz Kościuszko i przyczyny upadku Polski pod koniec XVIII wieku. To temat konferencji historyków wałbrzyskich, która odbyła się jak co roku w Wałbrzyskim Urzędzie Miasta. Podczas konferencji wręczono nagrody dla laureatów 11. Regionalnego Konkursu Wiedzy o Historii Polski. Najlepszy wynik, 100% punktów, pierwszy raz w historii konkursu uzyskał Maksymilian Mazur ze Szkoły Podstawowej nr 26 w Wałbrzychu. Jest duże zainteresowanie, zwłaszcza wśród uczniów szkół gimnazjalnych, czy szkoły podstawowej, czy licealnych, ponieważ jest to symbol naszego bohaterstwa, patriotyzmu. Tadeusz Kościuszko naprawdę odegrał bardzo dużą rolę w historii naszego narodu. Mamy bohaterów, których nie słuchamy, których nie czytamy, nad którymi się życiorysami nie zastanawiamy, nie wyciągamy z tego wniosków i efekty są
no takie jakie są. Trzeba uczciwie powiedzieć, że nie wszystkie te formy, mimo że mogłyby być dojrzalsze i lepsze, jak chociażby ten nasz patriotyzm tak rozumiany nowocześnie, on nie jest rozumiany nowocześnie i tutaj muszę powiedzieć, że po takim przygotowując się do tego spotkania i po takiej głębszej lekturze epoki, pism, prac, doświadczeń i ocen, mam jednak troszeczkę pesymistyczne wnioski i spostrzeżenia. Tadeusz Kościuszko nie był postacią jednoznaczną. Podczas spotkania omawiano wpływ decyzji ówczesnych władz Rzeczpospolitej obojga narodów i konsekwencje tych decyzji, jakie dotykają współczesną Polskę. Wszyscy jesteśmy niejednoznaczni i kontrowersyjni. Krystaliczni bohaterowie to są fikcje. Żaden z bohaterów nigdy nie będzie jednoznacznie krystalicznie czysty. Czysty to znaczy, co to oznacza? Dla jednego jest się bohaterem, dla drugiego jest się zdrajcą, tak? To jest kwestia poglądów, punktów widzenia. Spotkanie zakończono dyskusją, w której udział wzięli zgromadzeni goście. Wobrzyskie Robaczki to grupa taneczna dla najmłodszych amatorów hip-hopu w mieście. Dzieci uczą się tańczyć pod okiem instruktorki Eweliny Pochel. Zajęcia odbywają się w Wobrzyskim Środku Kultury w Starej Kopalni. Nie od dziś wiadomo, że Wałbrzych to hip-hopowe miasto. Kiedyś istniało w nim kilka grup, breakdance i hip-hop, które obecnie są nieaktywne. Nauka tańca to dla najmłodszych szansa na ich powrót. Grupy funkcjonują już, tak jak powiedziałam, od 2 lat w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury. Tutaj wokół są prowadzone zajęcia 2 razy w tygodniu, od 16.30 do godziny 18.30. Jest to hip-hop grupa młodsza i hip-hop grupa starsza. Są to 2 grupy wiekowe, 7 i 11 i 11 wzwyż. Grupy starsze to są grupy zaawansowane, a grupy młodsze to są grupy początkujące, które zaczynają dopiero z tym stylem tańca, czyli hip-hop. No, pani Ewelina to najlepsza instruktorka ever. Ciocia Ewelina. No, to najlepsza instruktorka i traktuje was po prostu jak miśki, jak rodzinę. Właśnie. Ona jest najbardziej wygadana. No, i ona jest najlepsza i to jest najlepsza nauczycielka ever. Śpiewa super, tańczy super, po prostu wszystko robi super. Podczas zajęć dzieci uczą się różnych stylów tańca. Do wszystkich podchodzą z jednakową pasją. Jeżeli chodzi o inne style taneczne, to wchodzi to w to na przykład popping, locking albo czasami waving. A jeżeli chodzi o jeszcze dodatkową grupę taneczną, jest to młodsza grupa taneczna od 5 do 10 lat. I jest to freestyle i ta grupa taneczna ma zajęcia w piątki o godzinie 17.30 do 18.30 raz w tygodniu, po godzinie. Tańczę hip-hop od 2 lat. A ja tańczę hip-hop od roku, no, można tak powiedzieć. Pani Ewelina prowadzi najlepsze zajęcia, jakie bym mogła chodzić. Tańczę od 5 roku, jest fantastycznie. Tańczę od 3 lat hip-hop i jest super. Pani Ewelina bardzo super zajęcia prowadzi. Marca o godzinie 17 z okazji Dnia Kobiet zapraszamy wszystkie panie na spotkanie pod tytułem Kobietą się po prostu jest. Będzie to program artystyczny skierowany do pań, w którym wezmą udział Ewa Welwiola, Natalia Kłapińska, Artur Jarmułowski oraz koncert grupy Dużego Ryzyka. Będzie to koncert niespodzianka. To już wszystkie wiadomości w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50.
Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.